Ma zaledwie 6 lat i ogromną siłę przebicia. Mała Emilka z Słubic napisała list do burmistrza i sprawę załatwiła. Co było w liście? Dziewczynka poprosiła w imieniu mieszkańców o zorganizowanie miejsca relaksu obok miejskiej biblioteki. Odwaga się opłaciła, burmistrz prośbę rozpatrzył pozytywnie. Tam, gdzie są te żółto-czarne paski, tam będą jeszcze tabliczki. Zaczęło się od spaceru do biblioteki. Emilka szła z mamą wypożyczyć książki. Jej uwagę przykuł pusty plac, na którym było samo błoto. Dziewczynka postanowiła to zmienić i napisała, a w zasadzie narysowała list do burmistrza. Fontanna, kwiatki, takim miejscem, gdzie dorośli będą mogli odpoczywać, dzieci się bawić pod takim drzewkiem. Resztą zajęła się mama Emilki. Panie burmistrzu, mam dla pana propozycję. Kilkakrotnie dopytywała się, czyli został wysłany, czy dostała odpowiedź, no to postanowiłam, że no, trzeba to jednak zrobić. A jaki efekt będzie, to zobaczymy. Na tak sugestywny list burmistrz zareagował szybko i pozytywnie. Jest bardzo wymowny i jest bardzo, można powiedzieć, taki innowacyjny. Z wielką radością pokazuję ten projekt i mam nadzieję, że zrobienie tego w tym roku spowoduje, że to miejsce będzie piękniejsze, Emilka będzie zadowolona i inne dzieci zobaczą, że burmistrz miasta pracuje również dla nich. Burmistrz zachęca też innych młodych obywateli do zgłaszania w ten sposób swoich uwag i pomysłów. Wystarczy napisać lub narysować. Żeby te dzieci chciały coś wokół siebie zmieniać. Burmistrz obiecuje też, że z najpiękniejszych rysunków urzędnicy stworzą wystawę.